Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem The Urhara, a dzisiaj kolejny odcinek z Final Fantasy IX. Ja ich zapytam doprawdy dlaczego. No, nie twój interes, robię to jedynie dla królewny. On coś kombinuje, bo wie, że tak naprawdę ten statek nie rusza do Lindblum, tylko z powrotem do Aleksandrii chce nas zawieść. Statek jest pełen beczek, który widziałem w zamku. Steiner nie chciał wracać. Urhara, czy on na pewno leci do Lindblum? Nie, prawdopodobnie... A, jednak wiemy, że leci do Aleksandrii. Tak, ale zaufaj mi. Aha, czyli Urhara już ma plan. Dziwnie, jak zwracam się. Czy były do mnie podobne? Nie bardzo. Nie będziemy go tym jakoś specjalnie przejmować. Dobra, musimy wskoczyć na statek, który nie leci do Lindblum. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Dobra, w takim razie co? Ciśniemy na statek. Tędy. O nic się nie martw. Szybko, zanim wystartuje, ale... Polecimy do Lindblum. Okej, no jak polecimy do Lindblum, no to okej. Ten humor. Pierwszej... dziewiątej części finala. Kurczę, chciałem powiedzieć pierwszy. Przestań, wcale nie miałem takiego zamiaru. Starczy już. O! Fachnęła się. Coś nie tak, Vivi? A ten pewnie czuje się, jakbym miał zaraz... A, już myślałem, że znowu przejmuje się tym samym. Tym, że napotkał się na... w sumie takich samych... pluszaczków jak on. Ufam ci, Urhara. No, jak spitaś, nie? No ale Urhara wie. Kurczę, dziwne, jak zwracam się do Urhara. Nie jako ja, tylko jako ktoś. Dziwne. Vivi. A co się stało z Vivim? Znowu zaginął? Nie, tym razem, o kurczę. Nie, oni żyją i w dodatku się ruszają. No, na darmo by ich nie robili, raczej nie na zabawki dla dzieci. Biedaczek próbuje z nimi pogadać, ale mają go chyba w dupie. Biedaczyna. Udało ci się z którymś pogadać? Nie. No, tak jak mówiłem. Że oni nawet mnie nie widzą. No, wciąż. Próbowałem, ale... Nawet mają cię w dupie. Biedaczyna forever alone. Jestem ciekaw, czy to, co leży za nami, przed nami teraz, to jest skrzynia, czy co to jest? Miej go na oku, dobrze? Okej, w takim razie idziemy wykonać... Tak, to jest skrzynia. Wygląda jak szkatułka, ale tak naprawdę jest to część statku... Rozumiem, gra już mi wszystko wyjaśniła. Możliwe, że to będzie troszeczkę dłuższy odcinek. Nawet dużo dłuższy. 4 minuty. Do save pointa jeszcze spory kawałek. Postaram się... To dlatego... Dobra, teraz skrócę. Ominę jego dialogi, jak się tutaj użala nad sobą. Myślą, że... Statek wystartował, on zapomniał o nas, a my zostaliśmy po prostu na lądzie, nie? Okej. I idziemy wykonać nasz sprytny plan. Wreszcie królewna na pewno się ucieszy. No tak, tak. Nie bądź taki pewien. Bo ja tutaj wykombinowałem coś bardzo ciekawego. No właśnie. Co robimy? Zawracamy statek.
I lecimy oczywiście do Lindblom. Ale ktoś się na nas patrzy. Kolejny z kapeluszem, zapewne wals czarny. Czarny. Mujin numer 3, o. Będzie trafniejsze. Ty. Co jest? Coś utknęło cię. Okej. Pojechał mu po całości z tym tekstem. Chyba ich wkurzyliśmy. Troszeczkę zniesmaczeni są tym. No i znowu gdzieś spieprzyli. A tutaj jest Vivi. I Vals. Nie. Vivi. Mały dzieciak. Ze mną nie masz żadnych szans. Nie udał mi się ten śmiech. Królewno, odsuń się, a ja zabiję to dziecko. Manekinki stają w naszej obronie. Bzdura, jesteście tylko bezmózgimi lalkami. Co mi zrobicie? Aż się przekonasz. Patrz, potrafię władać. Dobra, nevermind. I tutaj jedna smutna scenka. Powinienem się wczuć w ten klimat. Łzy powinny mi kapać teraz. Lecieć strumieniem. Jak byłem mały, jak grałem pierwszy raz Final Fantasy, to rzeczywiście jakoś tak wewnętrznie to odczuwałem jakoś tą muzyczką, ten cały klimacik. Ale to było naprawdę dawno temu. Nie pamiętam, z 10? Nie wiem, ile ta gra ma już lat, z 10 lat chyba. Więc to było naprawdę bardzo dawno temu. Okrucieństwo. Nawet chyba więcej ma. Zajmiemy się tym czarnym walcem. Ty kieruj statkiem. Oj, od tej pory będzie znacznie niebezpieczniej. Kurczę, język mi się plącze, dawno nie piłem. Mam zasunięte gardło, bo kurczę, ile materiałów ja już nagrywam pod rząd. Nie tej gry, tylko innych. I pora nadeszła na finala, oczywiście. Dobra. Dlaczego to zrobiłeś? To nie byli twoi przyjaciele? Już myślałem, że sypnie tekstem. Czy ja wyglądam, jakbym miał przyjaciół? Odpowiedz. Na nic ci moja odpowiedź. Ponieważ wszyscy zaraz zginiecie. Muahahaha. Dobra, nie udaje mi się ten śmiech. Ja powinienem teraz w tle puścić... nie wiem, czy oglądaliście Death Note'a, anime. Bądź jeszcze było jakieś inne, kurczę, nie przypomnę sobie nazwy. Z takim tradycyjnym śmiechem psychola. Jeszcze jakiś film też był. Czy też serial, też właśnie z takim uśmieszkiem. Genialne po prostu. Kurchara. Vivi się zdenerwował. Kurczę, nie. Oj, nie. To był zły pomysł. Jego się nie bije. Właśnie. Ten. No właśnie. Kurczę, że ja nie mogę tego... Okej, na Vivi. Będę musiał jakoś poprzestawiać, ponieważ na emulatorze chyba nie mam skonfigurowanego L2 i R2, kurczę. Nie mogę go ciapać Urharą. Ponieważ wtedy, tak jak było z walsem numer 2, to tym razem jest z numer 3. On dostaje jakiegoś powera. Wcześniej było, jak Vivi go trzaskał magią, a tym razem, jak ten dostaje z miecza, właśnie dostaje takiego powera. No i właśnie o tym mówiłem. Więc Urihara będzie tylko leczył.
Magiczny miecz. Ogień. I podwójny atak, Lili. 112 damage'a. Teraz ciśnij Steiner. A, jeszcze Vivi ma... A nie, jednak już nie ma. Okej, okay, Steiner full HP. Vivi chyba też ma full HP, chociaż nie, troszeczkę mu brakuje. A, szybka walka, kurczę. Pamiętam jak kiedyś grałem za pierwszym razem, to ja się męczyłem z tą walką srogo. Ja nie wiedziałem, że właśnie to Urhara, ja będę na niego tak cały czas teraz mówił, że Urhara powoduje właśnie ten jego, tą jego moc. I zacząłem się tutaj naprawdę na bardzo wiele, ja nie wiedziałem jak to przejść. Łaziłem sobie po prostu po mieście Dali, levelowałem tam i dalej nie wiedziałem jak to przejść, to była masakra. No ale cóż. Dobra. Widziałeś to? To widziałem. Nasi czarni magowie. Magowi nasi. Dobra, nie będę się w nich wczuwał, bo i tak mi się nie uda. Byłyby ciekawe właśnie głosy w tych postaci, bo jestem bardzo ciekaw niektórych dialogów. Walcz się chyba wkurzył. Istnieje tylko po to, by zabijać. Istnieje tylko po to, by zabijać. Niezły bit, Walcz. Jakby tak powtarzać. Istnieje tylko po to, by zabijać. Dobra, nie będę próbował. No zaraz wyświetlenia będą na minusie, jak będę próbował śpiewać. Nie byliśmy odprawieni. Mogło zamknąć nam bramę. Ale powinno się udać. Gdy leciałem tędy teatralnym statkiem, słabo pilnowali tej bramy. Dobra, no to ciśniemy. Jakby ktoś się pytał, te piksele tam na dole, to też to są kawałki szkła, nie? Żebyście się nie zdziwili. Musimy zawrócić, królewno. Proszę, zawróć statek. Czarny walc leci statkiem prosto na nas. Olać go, rozbije się i chuj z nim. Przeleć przez południową bramę. Nie bądź śmieszny. Co będzie, jeśli nas zmiażdży? Nie uda się nam uciec z mu tym małym towarowcem. Coś chyba źle przeczytałem, okej. Okay. Rdzawy, zwiększ moc silnika do maksimum. Tamtą dźwignią. Uda się nam, dobra. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda. I ta muzyczka, ta oprawa muzyczna, jak na tamte czasy. Mówię tutaj o konsolach, właśnie na PlayStation 1, to była naprawdę genialna. Są kawałki, bodajże 2-3 kawałki, które są po prostu genialne. No i filmiki też nie są niczego sobie, musicie przyznać, bo to nie jest gra na PlayStation 2, tylko na PlayStation 1. I graficznie to też nie jest tak źle. Rozumiem, że to są filmiki, nie? No ale... Nie dałoby rady po prostu stworzyć gry na PlayStation 1 z taką oprawą graficzną. Na Playu 2 mało która ma chyba aż taką grafikę jak tutaj w tym wideo. Ogólnie w takich filmikach, w takich scenkach jest ulepszana grafika, a właśnie byłoby ciekawie, gdyby była ciągle taka sama. Te ruchy postaci właśnie też takie bardziej... jakby to powiedzieć... No dobra, Walcz się rozbił. Takie bardziej realistyczne. No, ta grafa rządzi. O, teraz ta grafa rządzi. Z tej dobrej do tej najgorszej z gry. Kurczę, już 15 minut. Mam cały czas stoper. Specjalnie mam taki stoper, który mam na ręku. Czy zegarek ze stoperem. Ogólnie zegarka
zegarku, zegarka. Nigdy nie noszę. Leży po prostu sobie obok komputera, gdy mam zamiar nagrywać, to po prostu zakładam go i włączam stoper. Ponieważ jakoś opcja z telefonu, no średnio mi przypadła do gustu, żeby klik. To tak, to mam na ręku, zawsze jest ok. Nie muszę bawić się w odblokowywanie klawiatury i tak dalej. To moja wina, czyż nie? Nie martw się, szybko ją naprawię. Ty idioto! Statek jest uszkodzony, straciliśmy ładunek, a brama została zniszczona. O co ci chodzi z tym ładunkiem? Nawet nie wiedziałeś, co tam leciało. Nie jestem godzin tak miłych słów. O! Cóż, zdecydowałem się. Ślubuję cię chronić, królewno, póki nie wrócimy do zamku. Boże, tam dalej z tym zamkiem. Jak ci się to podoba, Dagger? Pójdzie za tobą na koniec świata. W porządku, Urhara. No, już główna brama. To jest zamek Lindblum, ale ogromny. Miasto Lindblum jest wewnątrz zamku. No, smutne. A już zaczęliśmy się dobrze do siebie zbliżać. Ci, no, znowu o tych czarnych magach. Jesteśmy tacy sami. Zabrakło słów. Nie rozumiem, mistrzu Vivi. Nie rozumiem, w czym problem. Nie wiem. Mistrzu Vivi, czemu mieliby być tacy sami jak ty? I co z tego, jeśli tacy byli? On ma rację. Nawet nie wie, co powiedział. Ten znaczek zapytania był genialny. I takie, co ja przed chwilą powiedziałem? Okej, jesteśmy w mieście Lindblum. To jest zrobione zajebiście. Aczkolwiek nie będzie tyle dostępu w mieście. Będą trzy chyba dystrykty. Czekajcie. Trzy dystrykt komercjal. Raz. Dwa. Chyba tak, chyba dwa dystrykty. Jeszcze teatralne. Nie, to trzy dystrykty i... Trzy dystrykty i jeszcze zamek. Zamek do dyspozycji, po którym będziemy mogli się jakoś tam przemieszczać. Ale dobra, ja chcę dokąd? Ja chcę do save pointa oczywiście, bo mamy już 18 minutę. Chyba 18. Coś koło tego. I zaczynam się już niepokoić, bo ja chciałem naprawdę się mieścić w tym moim określonym czasie. Dagger, nie jesteś pod wrażeniem? Byłaś już tu kiedyś. Tak, byłam tu kilka razy, gdy byłam mała. Nie byłam tu od czasu, gdy odszedł mój ojciec. Jakby co, to ojciec Dagger umarł. Ta matka to nie jest tak naprawdę jej matka, to jest jej macocha. Więc ten... Zatem okaż jakiś dowód tego, iż jesteś królewną. Dobrze. Ten naszyjnik to pazur sokoła. Nie. Ma trochę inny kształt. Idź po mis. Gdybyś nie wyglądał jak chłodra, nie mieliby takich wątpliwości. Hej, to nie jestem wrzeszczącym kretynem. Tak, jeszcze się pobijcie w zamku, to na pewno was przyjmą. Panie nieznani przybysze, chcą się widzieć z regentem. A jedna z tych osób ma naszyjnik, wyglądający jak pazur sokoła. Możesz odejść, zajmę się tym. No. Wujek Artania. Miło mi cię widzieć, królewno. Chodźcie proszę, regent już czeka. O? Jest zdziwiona? Urhara, no co? Jeszcze biegną po tym zamku jak Żydy po pustym sklepie. Okej. Pusto. I co? I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie już powoli, bo dochodzi... Tak, dochodzi. Dochodzimy do 20 minuty.
Ale mamy tutaj naszego zbawiciela, mamy naszego tutaj kupo kuposia, który nam zasejwuje grę. Tak, prawda? Ty słodki, mokki ptaszko. Nie, to jest kocio balonikowato nietoperz. No, śliczny, piękny, cudowny. Więc na dzisiaj to by było tyle, nie przedłużając. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Final Fantasy IX, gdzie postaramy się już wyjaśnić no, po prostu więcej tajemnic a propos Final Fantasy IX. No. Nie miało to sensu to zdanie, ale okej, co z tego. Więc trzymajcie się i hejos!